What does the fox say? Cześć, z tej strony Sullivan i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z mojej serii Zagrajmy w Crysis Multiplayer w 2021 roku. Dużo czasu minęło od kiedy ostatnio ja zacząłem nagrywać z podkładaniem komentarza. No zdecydowałem, że w czas najwyższy trochę spróbować, nawet w języku polskim, może nie w angielskim, ale myślę, że dla polskich moich widzów na pewno to nie lada gratka. Zagramy sobie na mapie Beach, plaża. Tradycyjnie powinno być nas chyba 5 na 5 czy 4 na 4. 4 na 4 będzie. Więc nie przedłużając, zaczynajmy rozgrywkę. Dziwnie będzie się trochę przyzwyczaić mówiąc i grać, bo to nie jest moja, że tak powiem, bajka. Przywitajmy się, bo again, kurde. Już do mnie strzelają. Gościu ma minigana i zamrażacz. Kurde, Lockers, Kubaniec. Skoda, że wtedy nie grałeś tak dobrze. O Jezu, ja mam nowo ten, że tak powiem, rangę, a wtedy miałam chociaż tego sierżanta. A to dlatego, że inna mapa. Sobie w beach. Lecimy. Oż Vitol produkują. Ktoś został Rage'a, tak jak ja bardzo często. Gdzie mi tu wrzutnił? I tak nieźle wyszło. Killa zerwaliśmy, nie? No będziemy tak po prostu sobie grali. Będę używał wszystkich możliwych środków. Przede wszystkim śmigłowca, choć będziemy na hita. Postaram się trochę, że tak powiem, zachowywać lepiej. Ogólnie rzecz mówiąc, dużo bardzo zacząłem nagrywać. Szczególnie Crysisa, jest Mass Effect. Ale Mass Effect zostaje przerwany tymczasowo, bo mała oglądalność, a też ja jakoś na razie poczekałem na to aktualizację i będzie, będą napisy po polsku i angielski oryginalny język. To, co jest dla mnie bardzo dobre i myślę, że dla widzów też, którzy bardzo wolą oryginalnie słuchać języka. Dobra, wylądujmy tutaj ładnie. Bez spiny. Okej, okay, bardzo ładnie. Żeby się nie rozbić, bo beach jest specyficzną mapą, którą ja nie lubię ze względu na to, jak się tutaj ląduje. Jest bardzo duże zagęszczenie tutaj terenu miejskiego, oczywiście, czy takiego fabrycznego. No, się strzelają. No ja spróbuję wylądować ładnie. Wolę wyskoczyć, bo bardzo często nasz śmigłowiec mógł rąbnąć. I mam nadzieję ogólnie, że będziecie mnie bardzo dobrze słyszeć, bo nagrywam oddzielnie dźwięk w innym programem. Zrezygnowałem z OBS-a z prostego powodu, bo po prostu nie mogłem edytować tego głosu. A jeżeli podgłośniałem grę, to głos to jednocześnie grę, co miałoby katastrofalne skutki. Dobra. Skupię się na Vitol.
Uff. Szczęście, ja coś tam umiem trochę śmigłowcem latać. I przejmijmy sobie bunkry. A, to nasz jest. Okej, spoko. Będziemy was trzepać tu. Bardzo mocno ich trzepiemy tutaj. Mam cię! Exactly. Jednak to jest dobry sprzęt, no ale na bliski dystans, na daleki jest bezużyteczny. Ogólnie to jest mi bardzo dużo hajsu, ale witole będziemy w to se latać, hajs zostanie. O kurde, kto się tu wnerwił? Ale dużo hajsu dostaliśmy od admina. Kurde, wyrzutnia się nie popisuje. Gdzieś Witold się ukrył. Tu się rozbił. Kurde, ile ty wyrwałeś pompy. Dobra. O, tam bitka. Kurde, weź pilnuj tego gościa. Jeszcze raz nam bić, bo jakoś ja nie lubię innych map. O, śmigłowiec chyba strzela, albo to wszystko ten. Szybko, szybko.
dostała śmigłowca. Kurde. Okej. Okay. Ładnie strzelił. Gdzie ten śmigłowiec? O! Trochę ja pancerniakiem jestem tutaj. Ciągle z wyrzutnią rakiet w łapie. Siema, Axel. Co to kurde był za ten? O kurde, alag. Chowamy się? Co ten śmigłowiec tak zasuwa? Au! Au, au. Boli! No ej! Kurde, sam na siebie bym zrzucił po tym. Trochę wyrzucił, trzeba się poduczyć. Bye bye. Boom! Jedziemy. Bronimy tego przyczółka. Kurde, kamrat odszedł, wyszedł. Kurka. Dobra, wyrzutnia. Oho.
Wiedziałem, że będzie do mnie strzelał, ale że aż tak. Ktoś ma bardzo do mnie duże pretensje. Kalinka, Kalinka, Kalinka majo. Kurde! Jezu, ale drygłem. Myślałem, że mnie zabije. Okej, okay, tutaj mamy nowego gościa, Alcatraza. Fajnie, bo im więcej nowych graczy, tym lepiej. Albo takich, którzy wracają po latach, to jest naprawdę dla nas dobra wiadomość. I przejmijmy tę fabrykę wojenną. O kurde, kurde. Przyjmiemy tę fabrykę, zbudujemy pojazd i próbujmy trochę rozwalić wieżyczki przeciwnika, żeby mieć dostęp do jego bazy. I tam będziemy mogli trochę pomieszać. To jest ostatnio moja super taktyka, bo na przykład można zhakować pojazdy przeciwnika i nimi jeździć. A oni nie mogą do nich wsiąść, więc to jest super alternatywa. Albo rozwalać i też dostajemy dużo punktów. Bardziej się opłaca rozwalać, bo 25 punktów za rozwalenie jeepa, który po 10 sekundach się respi, jest to deal życia. No, Vitole dominują tutaj przeciwników. Ciągle słyszę, jak lata na mnie nad głową. Pewnie ciągle nawraca i zbiera amunicję. Możemy też budować pojazd przeciwlotniczy i też możemy tutaj namieszać. Nawet chyba bardziej nad tym właśnie myślę. Zbudujemy kilka pojazdów. Budujemy przede wszystkim spawn APC i pojazd przeciwlotniczy. Auto anti-air? Nie wiem, co to jest. O ty kurde, żmijo. Nie mam w ogóle broni przeciwpancernej. Gościu będzie chciał, że tak powiem... Kurde. Chyba nie zdołał mi rozwalić, co? Nie zdołał, ale będzie chciał. Kurde, no. No puść się. Sam byś mnie zaraz trafił. Dobra. Musimy zbudować te przeciwlotnicze. Może to będzie lepsze, skoro to jest droższe. Miejmy taką nadzieję. A ten spawn to powinien zostać.
Spadaj mi stąd. I jedziemy sobie. Dobre miejsce będzie tutaj schować się koło mostu. Are you kidding me? Co za skubaniec. I mój plan spalił na panewce. Ale widzę, że nie tylko ja myślę o tym, żeby coś zbudować. Nawet nie zdążyłem przydać sobie tego pojazdu. Tu salat wbił. Super. Im więcej graczy, tym lepiej. Może urządzimy sobie bitwę jak 2 dni temu, gdzie grało 9 na 9, co jest rekord w sumie. Ups. Uff. Jak w Robloxie. O, widzę, że tutaj goście trochę na... się nie spodobało, że tutaj takich my ciśniemy. Okej, okay, muszę poprawić miejsce. A ty, spryciulo. Dobra, czas trochę się zabawić Witolem. Koniec tego dobrego Gauss Witol, ale będzie rozpierducha. Bardzo chętnie trochę polatamy. Skoro tyle hajsu mamy, to czemu by z tego nie skorzystać, prawda? O, podziałało. To chyba ta moja wielka mina, które postawiłem 3 miny przeciwpancerne i te 3 bombki C4 i musiał być tam spektakularny wybuch. Aha, lekki pojazd taktyczny. Thank you.
Spadaj mi stąd, kurde. Się będziemy caskać z tobą. Goodbye. To jest taktyka. Gauss jest bardzo OP, Vitol Gauss, naprawdę, on tak eliminuje, to wystarczy tylko celnie strzelić. Ja zawsze biorę podprawkę pod, że tak powiem, ostrzał konkretny. Czemu gościu nie przyjmuje bazy? Znaczy bunkra? Auć. Ale zwaliłem. Powinienem bardziej agresywnie podejść. Te P90 to jest takie. Kurde. Ale przyłożenie. Ty kurde. Spryciulo. No, zaczęła się rozpierducha. A ten alarm to świadczy tylko o tym, że trzeba trochę ich bazę rozdupcyć. Jak tylko będzie taka opcja. Swoją drogą bardzo mnie to zastanawia, czy ten efekt, co teraz ja robię, będzie pożyteczny, bo to może znaczyć, że będę też tak robił Mass Effecta, gdzie Mass Effect będę normalnie przechodził, ale głos będzie oddzielnie nagrywany, to będzie, myślę, super opcja. Będziecie mnie dobrze słyszeć i grę. Chciałem go rozdupcyć kamikadze, nie udało się. Trudno. Chyba zabiłem. Nie wiem, czy go zabiłem, raczej wątpię. Dobra, bierzemy klasycznego. Wiem, że wiele osób nudzi ten mój sposób zabijania, ale dla mnie to zawsze rajcuje zabijanie w niekonwencjonalny sposób. A jeżeli uważacie, że jest całkiem spoko, to napiszcie w komentarzach. Biją się tam jeszcze bardziej. O, to ptaszki. Ptaszki ćwierkają. Dobra, tak nie można robić. Nie kupuję jakiś kurna Signal Reality, tylko klasyczny, zwykły Vitol, który tak jest przedrogi.
Wow! Ty, trafiłem? Ej, ale jol! Ej, ale on szybko przeładował. On strzelił i po 3 sekundach to 5 sekund co najmniej trzeba odczekać, albo tak czas szybko leci. O jedy. Spodziewałem się, że będę miał więcej czasu, no ale trudno. Trafiliśmy ich bazę też. Tylko nie wiem, czy to się liczy tak samo. I need blood. To wydaje mi się, że to Bloody Devil będzie. On ma bardzo podobny nick. Kurde, wydają ten hajs jak na świeże bułeczki. Dla mnie to jest bez sensu, kupuję takiego Vitola. Nie mamy w ogóle energii, musimy to przejąć. Andrzej, to Andrzej jest. Ale ham. Co? Ten Salat sobie gra? Przejmijmy ten fabrykę prototypów i wygrajmy to. Czemu wleciał do wody? Czemu tam widok wleciał do wody? A może tak mi się wydawało? O ty skurczybyku! To było kurde Mission Impossible. O! Ale przełożyłem. Musimy go dopaść. Najgorzej, że poduszkowiec jest na hita. Ale byłby za OP, gdyby mógł przeżyć taki strzał. O nie, teraz skarbuś. Gdzie to moja dziewczyna? Teraz, proszę skarbuś, miały dać znak przez telefon, a nie kurde mi to wydzwonić. Ała, bo ja uszy. Pewnie wy też będziecie słyszeć. O, będziesz raz nie zrozumiał, proszę skarbuś, nie dzwoń. Na telefon prosiłem. Chyba, że to nie moje skarbuś, tylko ktoś inny dzwonił. Mam do wygrania bitwę, dokończmy ją chociaż. Zostało 8 minut. I na tym zakończymy taki odcinek. Wydaje mi się, że nie będę aż tak przesadzał z długością odcinków. Bo na przykład Armada to jest przesadzona bardzo, ale to jest taki ciekawy, bo to jedna wielka bitwa była, bardzo długo graliśmy. Tu się ma tą salat. Hey, thanks. Thanks. My się bardzo lubimy. Ale rozwałka, co tu się dzieje?
W ogóle, która kiedyś się zbugowała, to pewnie moja. Jak dam życie. Nie mam jakichś wykwalifikowanych statystyk, ale lubię się po prostu bawić. Zresztą dużo deadów było później, kiedy zaczęliśmy Witołem latać. Gauss jest. Zaraz tu przylecą ptaszki i nas rozwalą. Oczywiście tu. Jasna sprawa, chłopie. Nie będą chcieli nas zabić. Nie trafiłem. Ała, naprawdę na hita? Ej, to trochę za OP jest ten Gauss. No dobra. Szybko, szybko, szybko. Lecimy, jazda! Skarbuś! Skarbie, daj mi 5 minut, 5 minut do końca, odzwonię. No jednak mam nagrywanie, prawda? No muszę trochę, musi trochę poczekać. I tak ja robię to ultra rzadko. O Jezu, naprawiła mi się mapa. Gdzie jest ten gość? No, ej, dopiero co strzeliłeś. Co on tak często? Dobra, ostatnia taka akcja. Dobrze, pokryję cię. Kurna, napis mi zasłania. Naprawdę? Kurde. No co za pech. Ale ten Witor jest taki useless, no. Dobra, nic więcej. Naprawdę szkoda mi hajsu. Oho. Dobra.
Gość trochę tym Gaussem to jest główna gra tak naprawdę. Przepraszam, skąd on nagle się tu pojawił? To są naprawdę dwa te Vitole? Dobra, wygląda na to, że nie wygramy nie wygramy tego, a już będę powoli kończył nasz odcinek. Może nie był jakiś wytworny, ale wydaje mi się, że dobre na początek, tak po przerwie normalnego grania Crazysa. I bez komentarzy było na pewno żmudno oglądać, a tak z komentarzem będzie znacznie ciekawiej. Szczególnie dla moich polskich widzów. Oczywiście też pewnie znajdą się tacy, którzy będą chcieli po angielsku. Siema. Hello. Ale Katras oberwał tak głowę. Hello. Ale tak dostał ostro. Możemy to wygrać. Możemy. Muszę tylko naprawdę dobrze to wykorzystać. Alcatraz, kurde. Nie ma tak locker. Chciałbyś, kurde. Dobrze grałem go, widziałem, że będzie próbował mnie zabić. Zobaczymy tylko. O, fajna rakieta, co? Turbo. Jednak to trochę się chwilę przedłużyło. Szybko. Naprawdę, to już ostatnia akcja tym czołgiem. Nie uda się, trudno. Kończymy granie. Oj, coś czuję, że mnie coś zabije. O, trafiłem ten. Wygraliśmy, jej, GG. I na tym kończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. I takim oto akcentem kończymy. Z tym był Sullivan. Na razie, cześć.